Czarni Słupsk, Trefl Sopot. Spotkanie 13 drużyny ligi, bo na tej pozycji sklasyfikowany jest zespół Czarnych z drużyną z 9 miejsca, czyli z Sopocianami. Czarni niestety musieli ostatnio uznać wyższość Kinga Szczecin na wyjeździe, natomiast Trefl nie poradził sobie przed własną publicznością z Turowem Zgorzelec. Oba zespoły są więc spragnione zwycięstwa. Który okaże się lepszy? Pożyjemy, zobaczymy. A piłka dla zespołu gości. No to jeszcze pierwszy wyjściowy skład Sopocian z numerem 0 Steve Zak, z piątką Piotr Śmigielski, siódemką Nikola Markowicz, ale teraz uwaga, pierwsze punkty Zaka w tym meczu z numerem 23 Michał Kolenda i z 55 numerem na plecach Artur Wielczarek, zespół gości w czarnych koszulkach. Jesteśmy w posiadaniu piłki. Seweryn. 3 sekundy mamy jeszcze tylko na rozegranie. Stelbach w rzucie rozpaczy, ale nie myli się i trafia do kosza. A trener Kolenda. Dylewicz mu robił zasłonę. Kolenda w takim szkolnym, można powiedzieć, dwutakcie. Z kolankiem wysuniętym do przodu. Brandon. Stelma. Artis. Powoli. Do Seweryna. Seweryn niecelnie. To już chyba czwarta akcja zakończona nieudanym rzutem. Dylewicz. Wpychający się pod kos. Dystansu mu nie wchodziło. To już na skrzydło. Brandon Cestalski. 5 sekund do końca akcji. Nie ma na co czekać. Trzeba rzucać. Niestety nieskutecznie, ładnie wywalczył to piłkę Blaus i Cestalski. Stara się zgubić Karolaka, ten teraz został na zasłonie postawiony przez Blausa i mamy 2 punkty. 23 do 25. Dylewicz. Karolak. Zak. Kolenda Łukasz. Trafił za 3, raz spróbował, nie wyszło, nie przestraszył się. Karolak, Dylewicz. No i Markowicz na skrzydło. Teraz Łukasz niecelnie za 3. Spóźniona reakcja Słupsza. No i teraz Michał do Dylewicza. Ten tyłem do kosza. Karolak. No ja nie rozumiem. 3 ze Słupska, 2 z Sopotu. Piłka wędruje sobie spokojnie. Artis. Piłka dla zespołu sopockiego. Karolak. Stefański, no na dole podanie do Śmigielskiego i są punkty 46-62. Artis. Niecelnie Blaus. No tak. Ofiarnie broniliśmy, ale nic z tego nie wyszło. Markowicz się uśmiecha pod nosem. Wcale się nie dziwię. Czterdzieści dziewięć, siedemdziesiąt pięć.
Brandon. Blaus. No już nie wchodził. Ja nie wiem, na co czekał. Aż Zach się miał ustawić. No, teraz przynajmniej powalczył. Lanie, jakiego świadkiem nie byłem już od dawna. Coś się musi zmienić w grze słupskiej ekipy, bo ten występ możemy uznać za kompromitujący. Blaus. Bodarek. Stańmy i krzyczmy, kończ was wstydu, oszczędź, bo Zak walczący o tą piłkę. Minuta 6. Karolak za 3.